Bardzo mnie zajęło. Uncharted, troszkę oszukane niż w innym miejscu byliśmy. Byliśmy wcześniej tam, tylko ja zacząłem po prostu od nowa nagrywać, bo ja tam zacząłem nagrywać, ale będę szczerze, szło mi beznadziejnie, musiałem sobie przypomnieć całą mechanikę gry troszeczkę i teraz jestem tutaj i udało mi się już odzyskać bronię i jakoś idzie. Tak. Jeśli dobrze pamiętam, to jest część druga, czyli naszym przeciwnikiem jest Lazarus. Powiedzmy, że faszysta. Jak to się robiło? A, tak to się robiło. Jest czysto. I Dobra, jest. chodźmy na wieżę ciśnień. No tych Musimy panów się tam niestety dostać. trzeba z granatów, bo mają pancerz kawalerowy. Zrobiłem wrażenie? Załatwiając ich wszystkich? Wrażenie nie jest tu chyba odpowiednim słowem. Nagrywam, nagrywam. Dobra, nagrywam. Musiałem szybko zacząć, bo nie byłem pewien, czy na pewno nagrywam. To chcę. To chcę. Dobra, wszystkich pozabijałem. Nawet jestem zadowolony, bo zrobiłem to po cichu nawet. Jestem zdumiony, że jeszcze tak umiem. Dobra. Tylko gdzie teraz? Może tu jednak na górę. Halo. Tak, tutaj. Widzisz coś? Tam jest drabinka, ale do niej nie dosięgnę. Dobra, poczekaj moment. Okej. Jak się tam dostaniesz, zepchnij ją do mnie. No. Proszę bardzo. Zobacz, co znalazłam. O. Lej, coś ty odwa... Dzięki, dobrze, że się no zatrzymał. Proszę. A to co jest wyżej? Możliwe, że to już byłem, bo sobie przypomnę, jak mówiłem na początku, co było dawno. Ja w tą grę grałem już, chyba gram już Co się stało? Zamknięte? Trzeci raz? No, zamknięte. Wiesz co? Pewnie są zablokowane z drugiej strony. To pamiętam. To się robiło takie dziwny myk. No tu się robiło... Tak? Lata spędzone w cyrku wreszcie się przydały. Bardzo śmieszne. Może i jestem z cyrku, ale to ty jesteś za kratami. Cofnij się. No prawie. Proszę bardzo, spróbuj teraz. I teraz dobra. Jestem pod wrażeniem. O nie. Mamy towarzystwo! No właśnie. Ale... Są tam, po prawej! Nie po lewej, z prawej, są wszędzie! Dobra. O, oh, fuck. O, to w kam. Mam ich, to chyba wszyscy. O nie, popatrz do tyłu. Nie poddają się. Dupnie mnie osłaniasz. Dobra. Użyj tego. Jasne.
Nie mogłaś szybciej. No, to lecimy. Idealnie. Nieźle jak na przestarzały model. Czekałam na to. Ale tylko granat. Właśnie, jest guzik do biegania? O, fuck! Nie, nie ma. Dobra. Ładnie, jesteśmy przy wieży ciśnień. Dobra, udało się. Nie wychylę się. Powiedz, że masz plan B. Oczywiście, że nie mam. Kobieto, to cud, że żyjemy. Tam jest. Mają Flynn. Wahasz się? Nie. Okej. Wkrótce ruszają, więc musimy się pośpieszyć. Zejdę tam sam, okej? Nate! Zaraz, posłuchaj, nigdy mnie nie słuchasz. W międzyczasie pójdziesz tam i zwędzisz dla nas jedną z tych pięknych... Terenówek. Aha. Będziesz kierowcą. Ja się zakradnę, zabiorę Chloe, a ty zjawisz się tu... W samochodzie? W samochodzie. Nie ma sprawy. Kumasz? Kumam. Idź! W porządku? Tak. Dobra, ostrożnie. Dobra! Zobaczymy się... Jak się zobaczymy? Ciekaw naprawdę pistolet by tak mógł wytrzymać masę człowieka. A uwielbiam zapach boczni co poranku. Każdy ma swój fetysz, Drake. Szczerze chciałbym zobaczyć kolejną część Uncharted. Albo Lara Croft. Skarb! Chyba, że ja go nie znalazłem wcześniej. What? Jestem tępy? Które ja mam pytanie? What the fuck? Jakbym nie mógł przejść. Dobra. Dobra, wystarczy. Dobra. A wiem, co miał teraz do was, co ja mi się bardzo podobało. Nasłuchiwanie wrogów. Spróbujmy się przyjrzeć. Tam się... Tędy? Tam jest pociąg. Jak mam się tam dostać do cholery? No tak, to są szyby zbrojone. To nawet mój pierwszy... Bo miałem przez myśl, że ja się hakiem przebiję, wisząc na nim, ale stresu uświadomiłem, że ja bym się prędzej zabił, albo poważnie zranił, jakbym próbował. To hartowane szkło wzmocnione pętami. I... Siup! Ciufcia? Może go uruchomię. Nie myślałem tego! Bravo, Nate.
Zegarek ma fajny drag. Dobra. O, fuck. Odejść? Puśćcie się przez was na pociąg, dupki! No, fuck. Kurde, telefon mnie rozprasza. Ten leży. Ten leży. Z każdej strony we mnie rzucają! Mogę! No nie wierzę! Za dużo ich! Weź to! Dzięki. No ja nie mam... Fuck. Selena. Oh, fuck. Nagle wszyscy wiedzą, jak mam na imię. A teraz to nagle... Dobra, gorzej już być nie mogę. Aha! Dobra, tego mi trzeba. Głupi i głupi. Elena przepadła bez śladu. Teraz jeszcze te dwa wypadki. Elena! Samą porę! Skakuj! Szybciej! Jedziesz! No i jak? Masz może plan C? Tak, gaz dodech. Co? Muszę się dostać do pociągu. Zwariowałeś? Podjedź bliżej, no, żebym mógł wskoczyć. Mam odpowiedź na swoje pytanie. Gazu! No, to jak chcesz wyciągnąć ją z pędzącego pociągu? Nie planowałem z takim wyprzedzeniem. Pewnie, że nie. Dobra, przygotuj się. Uważaj. Poczekaj, jeszcze chwila. Właśnie. Teraz! Skacz! Oj, będę szczery, poziomu z pociągiem najbardziej nienawidzę. Chloe jest w wagonie naprzeciw.
Nie! Kurde. Mogę tu wejść? Mogę. Lo jest w wagonie naprzeciw. Teraz tak do mnie doszło, czy głos Drake'a to jest głos króla Juliana z Madagaskaru i pingwinów? No nie, 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 nie. Dobry stary Akacz, mój najlepszy przyjaciel w każdej grze. A skąd oni wiedzieli, że się znietłukę? No to zbaś! Fejk! No fuck! Jak takie dziecko pięcioletnie, takie normalnie, takie zacisz jak się gra w online. Zabiłem cię, kumas, jesteś martwy! Podoszło na 5 cm. Tak. A teraz to nie wiedzieli, no nie? Tak czekać, tu się nie da być, dobra? Nie, nie mam ją. Jeszcze zobaczymy. To jest matka. Nie ten guzik. Trójkąt. Czemu tak to grać? Dlaczego ona jest taka cicha? Sorry, panowie, muszę wam sprawdzić bilety. Dobra, przepraszam na chwilę, ale mam wrażenie, że gra jest strasznie cicho. Dźwięk. Dźwięk głośności. Muzyka jest bardzo cicho. Nie, dźwięk. No dźwięk ogólny i weźmy troszkę to pogłośnimy. Mam wrażenie, że właśnie strasznie jest cicho gra. Patrzcie, audio. Co mam ustawione? Słuchawki stereo. No słuchawki stereo, dobra. Kiedyś gram na słuchawce mono. Fuck, no przecież nacisnąłem trójkąt. Mam coś dla ciebie. M4, nie chcę M4. Cholera, zamknij. Muszę znaleźć inną drogę. Hej, potrzebujemy most. Szczerze, tylko z tym się kojarzy takie hej. Tam jest typek.
Szymcja... Tak! Pistol! Ale jego kolegi mi... O fuck. Miałem wrażenie, że to się dzianko odwróciło nagle. Dobra, M4 teraz. O, zaczyna się mój ulubiony moment. Znaki. Może jak mi nagle odwrócą, że... Czołg? Tego im potrzebny czołg! Szczerze, wszedłbym do czołgu i rozwalił wszystko. Dobra, jest. O, świetnie. Dobra, padli. Ale czuję czasami tego wspomaganie celowania. Czuć. Może to zaleta, że jest... Cholera, co to za dźwięk? No. No nie! Muszę stąd wysiadać. A koła ciuchci kręcą się, kręcą się, kręcą się. Wagonika nie ma już. Chciałbym zobaczyć człowieka, który wytrzyma ostrzał z karabinu. Właśnie widzisz, to Nathan Drake. No super, zapach amunicji! Przyda się! Nie widzicie śmigłowca w trajerze! Dupa, ale mi się tak podobają czasami teksty Drake'a. Nie widzicie śmigłowca w trajerze! Dobra, skup się. A brakowało mi tej gry. Fuck!
No kto mnie zabił? Podoba mi się ten dźwięk! O fuck! Mać taka chyba zachęta, żebym się ruszył! O fuck! To już było akurat chamskie. Jeszcze mi trochę w tej grze lecą, to jest ciekawe. Weź to zeżyj i umrzyj. Kogo leci! Teraz to są rakiety! Fuck! Weź to! Weź to! To! O Boże! Muszę się stąd wydostać. O cholera! Na pewno tak wypuchają rakiety. Dobra. Jeden. Ale tym pociągiem rzuca. Drugi. To sobie jeszcze na się zostawmy. Ech.
Nie ogarniam. Zabójstwa w pociągu. Nie było takiej książki o... On... Co to było za dźwięk? Jeden typek mi zniknął. Trudno. No niechętnie to robię. Cholera. Muszę znowu. O fuck. Za nim! Chodzić! Załatwić go! Nadchodzą. A kółka ciuchci kręcą się, kręcą się, kręcą się! Jest! Teraz tu się na chwilę przykampimy, żeby mi się wszystko zregenerowało. Dobra. Nie trafnij, nie trafnij, nie trafnij, nie trafnij. Ale to już tak! Fuck. Mocne drzwi. Dobra. Został typ tak ciężkiej kawraże. No, padniesz! No, weź... Dziękuję. M4? M4, dawaj M4. Pociąg jedzie i jedzie! Cii. Załatwić go! Aha!
A, to pana, to jest pani, tu się pani gościa zabija. No nie, znów ten mutant. Fuck. I tutaj trzeba... Najlepiej jest właśnie sobie podejść tu. Fuck. I drugi. No. Przyślijcie śmigłowiec! Znowu. Cholera, znowu ty! Chyba zbiłem największą grupę, jaka była. Czerpię śmigłowców! Gdzie ty jesteś, skurwa? Oj, niedobrze! Tu. O, fuck, ale odrzuć. No możesz już wybuchnąć. My się też palimy i to tak mocno. Tak. Gdzie ty jesteś? Jest! Miłego spadania, dupku! Nie możesz wiecznie uciekać. Nie mam tyle ammo. Chyba jest. Siup. Czwórka. Czekaj, tu jest tylko dycha naboi. Aka. Dobra. Flo nie może być za daleko. Ja bym bardzo chciał ten pociąg skończyć. Co się odwaliło? Dlaczego Drake wstał? Tego typka najbardziej nie lubię. Dość! Pokaż się! To jest taka głupia walka, bo to jest tak ciasne pomieszczenie. Dość!
No i on właśnie kilkoma strzałami nas zabija, a my w niego też kilka strzałów i trzyma się. Dobrze. No i co ja mam tu zrobić? No, ja nie mogę tutaj nic zrobić, bo on mi rzuca ten granat i ja nie mam się gdzie schować przed tym granatem. Dlatego zawsze mówiłem, że nienawidzę tego poziomu. Tylko na tyle cię stać! Jest! 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 Ale mówię, w czwórce te walki są dużo lepiej zrobione. To moje frazierze. No ale jakby nie patrzeć ile lat różnicy. Znowu mi uratowałeś tyłek. Nic ci nie jest. Wysiadaj z pociągu, Nate. O czym ty mówisz? Masz pojęcie, przez co przeszedłem? Nie prosiłam, żebyś zgrywał bohatera. Chloe, przestań, nie mamy na to czasu. Owszem, więc wysiadaj z pociągu, dopóki jeszcze możesz. Mam cię zostawić z nimi? Dokonałeś wyboru, Nate. A czego niby oczekiwałaś? Jak to czego? Że będziesz mnie osłaniał. I tak było! Jak mogłeś mnie bronić, targając dwie osoby? Dobra, powodzenia z Flynnem. Pasujecie do siebie. Naprawdę nie mogę żyć! Nie wiesz, kiedy dać sobie spokój. I co? Żadnych kąśliwych uwag? Nic mądrego do powiedzenia? O nie, tym razem nie! Stój! Wypuść go! Nie. Zakończcie jego cierpienia! No co, no to w następnym odcinku wracamy jakby mniej więcej do początku. I naprawdę tęskniłem za tą grą i za Lalą i się bardzo cieszę, że tamte gry też były fajne, ale jednak do tych mam jakiś taki sentyment. W Uncharted to ogólnie grałem w gimnazjum. No. Więc się bardzo cieszę, że wróciłem do tych serii. Tamte gry też były zrobiste, ale Eli stała się bardzo poważna i już nie miała tych swoich takich zabawnych tekstów. I to jest normalne, bo ona dorosła, a tam jest brutalny świat. A Drake nadal jest takim sarkastycznym typkiem, za to go uwielbiam. Więc co? Ja się cieszę, że wracamy. Nikt naprawdę tego nie obejrzy, ale trudno. Więc co? Na razie, cześć i pa!